Złożoną z 83 rzeźb kompozycję Bambini Magdaleny Abakanowicz można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. To najsławniejsza polska rzeźbiarka, jest to również najdroższe dzieło sztuki w Polsce. Bambini w ubiegłym roku sprzedano za 13 600 000 zł. Bambini były prezentowane i w Muzeum Metropolitalnym Sztuki w Nowym Jorku, i w Ogrodzie Pałacu Królewskiego w Paryżu, potem w Berlinie, w Warszawie i innych miastach europejskich. No szczęśliwie dotarły wreszcie do nas na Górny Śląsk i mogą Państwo oglądać jedno z najbardziej rozbudowanych i w sumie najsłynniejszych w tym momencie już dzieł Magdaleny Abakanowicz. Składa się to dzieło z 83 figur przypominających dzieci. Ubezpieczenie tego wyjątkowego dzieła również opiewa na wysoką kwotę. Wszystkie dobra kultury powinny być traktowane w sposób podobny i tak samo są zabezpieczone. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z perłami z Galerii Sztuki Nowoczesnej, czyli z ekspozycji stałej, czy też z pracami wypożyczonymi, takimi jak Bambini, ponieważ, no, przypomnijmy, jest to własność prywatna. I oczywiście podejście nasze jest identyczne jak do dzieł z naszej kolekcji. Wystawa Biotekstura, tajemnica oddechu Bambini Magdaleny Abakanowicz potrwa do 7 stycznia przyszłego roku i jest dostępna od wtorku do niedzieli.